Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Durhar, a to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Danganronpa V3 Killing Harmony Demon. W ostatnim odcineczku poznaliśmy postaci, oprócz chyba ciebie, Miu, bo ciebie sobie nie przypominam, musiałem cię gdzieś pominąć, przepraszam cię najmocniej. Mam nadzieję, że za chwileczkę troszeczkę bardziej się poznamy. Natomiast, moi drodzy, w poprzednim odcineczku poznaliśmy postaci, spotkaliśmy również Hajime i Makoto, którzy, jak dobrze rozumiem, są dodatkiem do tego dema. I, moi drodzy, najistotniejsze, w momencie, gdy nasza główna bohaterka Kaede. W momencie, kiedy główna bohaterka Kaede udała się do swojego pokoiku, zastaliśmy go w takim stanie. Rozdupczony całkowicie. Ktoś mi rozwalił telewizor. I gdy zaczęliśmy przeglądać pokoik, to zauważyliśmy martwego Hiro. I dzisiaj my się zajmiemy się śledztwem, które ma na celu odkrycie zabójcy Hiro. Jestem bardzo ciekaw, kto zabił. Kto zabił Hiro? Pogratulowałbym ci, ale rozjebałeś mi telewizor i spotka cię kara. Chyba. Chyba, że to Hiro się bronił i rozdupczył mi telewizor. Jeśli tak, to nie dość, że nieudolnie się broniłeś, bo jak skończyłeś, to jeszcze dodatkowo rozjebałeś mi telewizor. Ale dobra, zacznijmy, a ty, mi się pisiu, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę, jeśli ciekawiś na kolejny odcineczek z Dangi. Tymczasem, moi drodzy, myślę, że zaczniemy sobie przesłuchania tutaj wszystkich osóbek. Od prawej do lewej sobie polećmy najpierw Ryoma. Cześć, Ryoma. Od razu przystępujesz do śledztwa? To trochę takie myślenie naprzód. Nawet jeśli jesteś przyzwyczajona do widoku zwłok, to głupotą byłoby nic nie czuć. Szczerze, to czuję się zdezorientowana, przerażona i zniesmaczona tym wszystkim. Też bym się czuł zniesmaczony. Dopiero co dali mi pokój, a już go rozdupczyli. Ale musimy to zrobić. Nie chcę, by zginęli inni. Jesteś raczej zmotywowana do tego, by przeżyć. Chciałbym. Nieważne. W każdym razie, mimo że dopiero co nam powiedziano o tej zabójczej grze, to ktoś już podjął działanie. Dokładnie. Normalnie byłabyś niezdecydowana, chyba że miałabyś solidny motyw. Prawda, niełatwo jest kogoś zabić, nawet jeśli jesteś do tego zmuszany. Nie ma szans, aby ktoś nagle przystosował się do takiej sytuacji. Co nie? Kto zabił Hiro? Mam taką pewną teorię, która w moim przypadku może się totalnie sprawdzić, dlatego że nie znam tych wszystkich postaci. Totalnie nie wiedziałem o ich istnieniu. Wyjątkiem jest tylko Kokichi, dlatego że wypisaliście ogólnie o tej postaci. Natomiast co jeśli w demie została dodana jakaś jedna postać, poza tam Hajime i Makoto? Jedna postać, która nie jest częścią tych uczniów? I to na przykład ona zabiła. A z racji tego, że nie znam tych postaci, to nie wiem, kto jest oszustą. Tylko ciebie nie widziałem, Miu. Ogólnie. Ale dobra, zaraz sobie pogadamy ze wszystkimi. Koleżanko, może powinnam zajrzeć tu na wszelki wypadek? Nie, chciałem pogadać. No ale dobra, zajrzyjmy do szafy. Rzeczy Makoto i Hajime mogą tu być, ale jest to nagły wypadek. Przepraszam za to, chłopaki. Powoli otworzyłam drzwi. A tam, co to jest? W środku znajdą się zapakowane mundurki dla całej naszej trójki. Co to znaczy? Nie czuję się z tym zbyt dobrze. Nie mam na to czasu. Muszę poszukać więcej wskazówek, które doprowadzą mnie do mordercy. Sprawdzę więc środek. Czego podejrzanego tu nie ma? Cóż, mundurki same w sobie są podejrzane, ale chciałem z Kirumi porozmawiać, więc porozmawiajmy z nią teraz. Kaede, Hajime, ten pokój należy zarówno do was, jak i do Makoto, zgadza się? Tak, to prawda, więc my mieliśmy chyba taki najłatwiejszy dostęp do pokoju. Nie wiem, jak to działa teraz, czy są jakieś klucze, czy ktoś z zewnątrz może wejść do pokoju, bo jeśli nie, to wskazywałoby na to, że to może być Makoto albo Hajime. Makoto był oskarżany w pierwszej sprawie w Danganronpa Trigger Happy Havoc, pamiętajcie, może teraz też będzie oskarżany. No, tak, to prawda, oczywiście nigdy się na to nie zgodziłam. Mam jedno pytanie, czy ktoś z was postawił stopę w tym pokoju po przybyciu do akademii? Ja dopiero co, dopiero teraz. Nie, pierwszy raz przyszłam do tego pokoju, gdy odkryłam ciało Hiro. Po ogłoszeniu o odkryciu ciała też po raz pierwszy tu wszedłem. Dlaczego pytasz? Właściwie, to posprzątałam każdy pokój w akademiku, kiedy tu przybyłam. Czyli byłaś w każdym, okej. To było tylko lekkie sprzątanie, ale w każdym razie, w akademiku powinno być nieskazitelnie czysto. Naturalnie, dotyczy to również tego pokoju. Kiedy? Jak? To znaczy, wiem, że jesteś ostateczną pokojówką i w ogóle, ale wow. Dostarczyłam te usługi, aby pomóc wszystkim tutaj odpocząć. Proszę się tym nie przejmować.
każdym razie, proszę spojrzeć na to. Znalazłam to na podłodze, kiedy przybyłam tu po raz pierwszy. Włos. Czy to? Włos jest brązowy, tak jak włosy Hiro. Ale, no właśnie, włosy Hiro są troszeczkę dłuższe, myślę. Ale czy włosy Hiro nie są dłuższe? Myślę, że ten włos jest zbyt krótki, by mógł należeć do niego. Myślisz, że podczas walki w pokoju odcięto mu część włosa? To ktoś by musiał tutaj z katanu czy coś wlecieć, ale myślę, że byłoby więcej śladów czy coś? Myślę, że to włos zabójcy. O katanie pomyślałem, bo też była w Trigger Happy Havoc, nie? W tej pierwszej zbrodni. Dywan pasuje do zasłon. Założę się, że to jego zabłąkany łoń, jak z pewnej sesji holowania. Miu? Ale czy można go winić? W końcu utknął w tej szkole z taką cytatą pięknością jak ja. Bez komentarza. Okej. Krótkie brązowe włosy. Takie rzeczy mogą wydawać się błahe, ale bywają ważne. Ignorujecie mnie? Wiem, że mnie słyszeliście. Jedyne osoby o podobnym kolorze i długości włosów to Hajime i Makoto. No i podejrzenia lecą na nich. Co? Pierwszy raz wszedłeś do tego pokoju, zgadza się? Hajime? A co z Makoto? Nie pytałam go jeszcze. Oczywiście, pojedyncza część włosa to niewielki trop, ale powinniśmy wysłuchać zeznań Makoto. Masz rację. Właściwie nie wiedziałam, Makoto, odkąd się rozdzieliliśmy przed wejściem na salę gimnastyczną, więc był sam. A co jeśli ten Makoto to tak naprawdę nie Makoto? Zastanawiałem się, gdzie poszedł. Krótkie brązowe włosy, okej, zostały dodane, my się pysie. Dobra, lecimy dalej. Porozmawiajmy z Miu. Cześć Miu. Siema. Dlaczego się śmiejesz, Miu? Po prostu jesteście głupsi od pcheł i dwa razy mniej istotni. Jak mogłam się nie śmiać? Co masz na myśli? Jeśli mnie pytasz, to rozwiązanie tej sprawy jest łatwiejsze niż... Tak, zaraz powiesz, że to Makoto albo Hajime. Sprawie niby prawiczek spuścił się w... Kaede nie wie, co powiedzieć. Chcesz wiedzieć, co nie? Cóż, jako że jestem taka hojna, to ci powiem. Po pierwsze, czy to nie dziwne, że nikt nie spotkał tego szpiczastego dildo, zanim zostało zamordowane? Niegrzecznie tak o kimś mówić, ale ona ma rację. Co jeśli był martwy już wcześniej? Mogło tak być. To pierwszy raz, kiedy widzę Yasuhiro. Też widzę go po raz pierwszy. Ja też nigdy nawet o nim nie słyszałem. Co oznacza, że to szpiczasty dildo... Ej, ja gdzieś tam widzowie różne przezwiska wymyślałem na Hiro, ale... Ale nie przeszło mi przez myśl, szpiczasty dildo. No dobra, ukrywało się przez cały ten czas. Ukrywało się? Ale dlaczego? Nie wiesz? Wygląda na to, że cyski to nie jedyna rzecz, która jest w tobie żałosna. Cóż, może czekał na okazję, żeby kogoś zabić. Co? Niemożliwe. I oberwał. W każdym razie, to nie jedyna rzecz, którą mój złoty mózg wydedukował. Gdzieś ukrywa się jeszcze jedna osoba i założę się, że to nasz sprawca. He? Jeszcze jedna osoba się ukrywa? Tak, Makoto, mysiu, pysiu. Ale gdzie jest twój dowód na to? Mam po prostu genialną intuicję. Nie potrzebuję żadnego jebanego dowodu. A jeszcze jedna osoba, że poza Makoto jeszcze ktoś jest? Tak? Więc generalnie po prostu wyobrażasz sobie różne rzeczy. Taka prawda, choć nie chcę myśleć o tym, że ktoś z nas może być mordercą. No, ktoś musiał go zabić. Ponadto, Hiro nie próbował się ukryć. Co powiedziałeś, ty pierdolony plepsie? Mówisz, że się mylę? Nie, to prawda. Po tym, jak się obudziłem w tej akademii, widziałem Hiro chodzącego tutaj po korytarzu, a ja nie widziałem. Co? To znaczy, że tylko my go nie widzieliśmy? Czyli tylko ty go widziałeś, to też sprawia, że jesteś trochę podejrzany. Chwila, poczekajcie sekundkę, to jeszcze nie koniec. Tak, to jest to. Mam jeszcze łatwiejsze wytłumaczenie tego, co się stało. Sprawcą jest ten, kto ma klucz do tego pokoju. Boję! Mikrofon opadł, skurwysyny. Cóż, nikt mi nie dał klucza. Naprawdę? Czyli każdy może wejść? Hej, skąd? No tak, w sensie... Ostateczna pokojówka, tak? Sprzątała wszystkie pokoje, więc nie trzeba mieć kluczy. Każdy może sobie wejść do pokoju. Hej, skończ z tymi bredniami, wprowadzasz tylko zamieszanie. Zamiast mówić masę wulgarnych rzeczy, może użyjesz trochę swojego mózgu. Ale ja... Mimo swojej wielkiej gadatliwości i zuchwałości, Miu jest właściwie dość
przytulna, gdy dojdzie do konfrontacji. I teorie są całkowicie chybione, ale wciąż stara się, by rozgryźć tę sprawę. Starała się. W porządku, Miu. Wciąż mamy czas. Musimy tylko poszukać więcej wskazówek, to wszystko. Ty nie? Dobre, to jest niemal tak zabawne jak twoje małe jagodowe sutki. To nie, szukajmy z nią. Cześć, kolego. Cześć, Kaito. To znaczy, że ktoś uwierzył, że jedynym sposobem na wydostanie się stąd jest zabicie kogoś? Martwe ciało jest na to dowodem. Nie ma szans, żeby ciało skończyło w takim stanie przez przypadek. Cholera. Dlaczego go zabił? Dlaczego po prostu nie porozmawiał z nami? Tak, nie przeszukaliśmy jeszcze całej szkoły, więc wciąż może istnieć wyjście. No, dokładnie tak. Nie, Misiu Pyciu. Pewnie nie istnieje. No, dokładnie tak, a on uciekł się do od razu czegoś takiego. Kiedy znajdziemy mordercę, wbije mu trochę rozumu do głowy. Okej, moi drodzy, przepytaliśmy wszystkich, przynajmniej znajdujących się w tym pokoju. Nie mogę zrobić taba, żeby pokazać różne elementy. No dobra, to w takim wypadku zbadajmy różne miejsca, czyli łóżko na początku. Niech będzie. Ściany tego pomieszczenia są pokryte rysami, co oznacza, że w tym pokoju toczyła się walka między dwiema osobami. A raczej tak. Ale dlaczego akurat w tym pokoju? To jest dobre pytanko. Okej, może dlatego, że tutaj były trzy osóbki. Jeśli mordercą jest ktoś, kto nie jest jedną z tych trzech osóbek, łatwiej jest zwalić tutaj winę na kogoś z naszej trójki. Bardziej łatwo nas wrobić. Nie każdy będzie miał jakieś alibi, czy coś. Dobra, ale kolejną rzeczą, te drzwi to już drzwi wyjściowe, jak mniemam, więc my się pysie, chodźmy do łazienki, zobaczmy Hiro. Siema, cześć Hiro. Dobra, zobaczmy tutaj, nie zostawiłeś, Sayaka przynajmniej tutaj zostawiła nam coś. Okej, dobra, ciało, Yasuhiro, siemaneczko. Ofiarą jest Yasuhiro Hagakura, ostateczny wróżbita. Kto to zrobił i dlaczego? Nóż został wbity w jego brzuch. Czy to nóż kuchenny? Tak jak z Sayaką. Wiem, że w jadalni jest kuchnia, może ten nóż pochodzi stamtąd. Krew jest wszędzie, zarówno na podłodze, jak i na rękojeści noża. Ale nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że z krwią na rękojeści jest coś dziwnego. Czy może mam jakieś zwidy? Podejrzana rękojeść, tak jakby ktoś, kto... czy mogę jeszcze bardziej wejść w interakcję z tym ciałem? Nie, tutaj mówisz mi to samo co wcześniej. Nie, jest tylko, że ciało. Ale faktycznie, moi drodzy, spójrzcie, że Hiro ma krew. Co ja zrobiłem? Hiro się unosi. Co ja zrobiłem? Hiro miał na ręku trochę krwi. Może on sam sobie to wbił. Nie wiem w jakim celu. Nie mam pojęcia. Muszę dokładnie sprawdzić to pomieszczenie. Dobra, odpalmy ten tryb. W takim wypadku... I mamy różne jeszcze opcje. Zobaczmy te drzwi, ale to są drzwi wyjściowe, no tak. Monitor? Czy z monitorem coś będzie? Tutaj jest monitor, ale w tej chwili się nie wyświetla. Zastanawiam się, czy te monitory są zamontowane w całej szkole. Rozdupczyłem bardziej to pomieszczenie. I ja nie wiem, co mi to dało, widzowie. Teraz się na tym złapałem. Czy ja gadałem z Hajime? Ogólnie? Hiro, nie mogę uwierzyć, że ktoś tu zginął. Ej, ja chyba z Hajime po prostu nie gadałem. Ja też nie mogę w to... Całkowicie o tobie zapomniałem. Ja też nie mogę w to uwierzyć i nie chcę brać udziału w tej zabójczej grze. Zastanawiam się, czy spotkaliśmy już osobę, która zabija Yasuhiro. Nawet jeśli to przyczyną tego wydarzenia jest to, że Monokuma nas tu uwięził. To prawda. Kaede, możesz rozmawiać ze mną normalnie, tak jak rozmawiasz z Makoto, okej? Dobrze, dobrze. Możesz czuć się zmieszana po tym, jak nagle zostałaś wciągnięta w tę sprawę. Ale... Możesz porozmawiać ze mną i Makoto o wszystkim, w końcu jesteśmy z wyższej klasy. Dziękuję, Hajime. Próbuję mnie uspokoić? Mimo wszystko, widok Hajime zachowującego opanowanie pomaga mi się trochę uspokoić. Jesteśmy już dość zmieszani po tym, jak zostaliśmy tu uwięzieni i odkryliśmy martwe ciało. A teraz musimy jeszcze prowadzić śledztwo? To jest po prostu zbyt szalone. Ale musimy to zrobić, aby przeżyć. Będzie dobrze, tak długo jak będziemy współpracować. Hej. Chodźmy, może chciałbyś poprowadzić śledztwo razem ze mną? Myślę, że bardzo by mi to pomogło, szczególnie, że jesteś taki spokojny i niezawodny. Z chęcią, ale skoro będziesz prowadziła śledztwo, to myślę, że lepiej będzie, jeśli tu zostanę. Co? Trudno w to uwierzyć, ale mordercą jest jeden z nas.
Dlatego ktoś musi pilnować miejsca zbrodni, aby sprawca nie mógł zniszczyć dowodów. Okej, okay, rozumiem. Więc coś takiego może się stać. Ale skoro wspomniałeś, że morderca może niszczyć dowody, co, jeśli sam nim jestem i zostając tu zniszczę dowody? Dokładnie tak, musi zostać dwójeczka. Nie, 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 ufam ci, chodźmy. Nie można nikomu ufać, koleżanko, wszyscy kłamią. Dzięki, ale słusznie się wahałaś. Żebyś nadal mi ufała, to najlepiej będzie, jeśli pozostaniesz podejrzliwa. Jeśli zostanę tu sam i oskarżą mnie o niszczenie dowodów, to trudno będzie mi odeprzeć zarzuty. To prawda. Jeśli zostałbyś z inną osobą, to wtedy... Więc potrzebujesz świadka, który zaręczy za autentyczność miejsca zbrodni, tak? W takim razie ja też zostanę. Dzięki. Kirumi i ja zostaniemy tu do czasu rozpoczęcia rozprawy. Śledztwo pozostawiam tobie, Kaede. Okej. Okay. I jasne. Dam z siebie wszystko. Dokładnie tak. Hajime jest naprawdę spokojny. Nie, nie więcej niż spokojny. Tak jakby miał doświadczenie w tego typu sprawach. No troszeczkę. Nie, chyba oszalałam. Okej, moi drodzy, mamy Makoto. Siema Makoto, faktycznie zapomniałem wcześniej o Hajime. Dlatego nie mogłem ruszyć fabułki dalej. Hiro. O, Makoto! Kaede, wszystko w porządku? To ty znalazłaś ciało, tak? Tak, tak, ja. Ale nikt jeszcze nie powiedział, że to Hiro, chyba. W sensie nie było tego chyba w komunikacie Monokumy, jeśli dobrze pamiętam. Tak, jestem zszokowany, ale nic mi nie będzie. Nie mamy jednak czasu na stanie w miejscu. Rozumiem, więc chodźmy razem. Okej, no dobra, to było szybkie. Powstań i lśnij, niedźwiadku! Co ty do mnie mówisz? Kim wy jesteście i co wy tutaj chcecie? Czemu tu są różne Monokumisie? Powstań i lśnij, niedźwiadku! Więcej robotycznych misiów, czemu tym razem jest ich tak dużo? Nie jesteśmy monokubami, miło was poznać. Wiesz, jak na protagonistkę twoja reakcja na nas była dość nudna. To niegrzeczne krzyczeć na widok takich słodków misiów jak my. Jestem wkurwiany, muszę się ochłonąć, rozwalając monodama. O co chodzi z tym mówieniem o protagoniście? Monokuma nic mi nie powiedział. Hej, nie ignoruj mnie. Zadawanie pytań monodamom jest bezsensowne, jest bezużyteczny, niczym Aqua. Zamknął swoje serce na innych. Więc dlaczego inne miśki mi nie odpowiedzą? Hej, zamknijcie się, durne misie, nie przerwajcie nam śledztwo. To nie jest monokumiś. Czy te misie to też monokumiś? Jeśli nie monokumiś, to kto steruje tymi misiami? Skąd tu tyle misiów, widzowie? Byłoby marnotrawstwem pojawiać się bez powodu, a nie przyszliśmy wam przeszkadzać. Papa Kuma powiedział nam, abyśmy dali wam gnojki wskazówkę. Papa? Masz na myśli Monokumę? Wow, bardzo odkryłaś Amerykę. W sensie, spójrz na nas. Od razu widać, że jesteśmy z krwi i kości, jak jego dziećmi. Czy roboty w ogóle mają krew i kości? Czy dobrze jest dawać im wskazówkę? Tak szybko? To tak jakby nagrodzić dziecko mlekiem, kiedy płakało przez całą noc. O tak! Chodzi tak, wolę miotek od mleka. W każdym razie, wystarczy już tych wygłupów. Reszt musicie zrobić sami. Powodzenia, jak ja mam naśladować 5 różnych monokumizów. Do zmisienia. Papa, papa, papa. Miło było, dzieci monokumy. Chwila, a co ze wskazówką? Przyznali się, że przyszli tu, by nam dopiec. Nigdy nie planowali dać nam wskazówki. Za banda tchórzy. Próbując przerwać moje śledztwo takimi głupimi bzdetami. Nieważne, jeśli się przyłożę, to rozwiążę tę sprawę w mgnieniu oka. Ja też, ja też. Ja będę pierwszy. Dobra, moi drodzy, w takim wypadku muszę porozmawiać z Makoto. Okej, Makoto, musimy ruszyć dalej. Musimy ruszyć do kuchni i pogadać z pozostałymi. Hej, Makoto, po tym jak się rozstaliśmy, gdzie poszedłeś? To nie tak, że cię podejrzewam, ale martwiłam się, bo później nie wróciłeś. Możesz zapytać mnie o co chcesz. Na pewno masz jakieś pytania. Cóż, po tym... jak się rozstaliśmy, poszedłem rozejrzeć się wokół Akademii. Wokół Akademii? Jestem zaznajomiony z tą Akademią, ale zauważyłem, że hol wejściowy został zablokowany. Postanowiłem sprawdzić wszędzie, gdzie się tylko dało, czy nie ma jakiegoś wyjścia lub jakichś wskazówek dotyczących Monokumy. Pomyślałem, że jeśli znajdę mapę, to ci pomogę. W końcu jesteś tu nowa. Rozumiem, więc myślałeś o mnie. Cieszę się, że jest ktoś z wyższej klasy, taki jak ty, który patrzy na takie sprawy z innej perspektywy. O, to nic wielkiego. I tak niczego nie znalazłem. A teraz, gdy rozpoczęła się zabójcza gra, musimy się skupić. Po pierwsze, musimy coś zrobić z tą rozprawą klasową, co nie? To jeśli chcesz, to mogę pomóc ci w śledztwie. Naprawdę? Cóż, nie mogę stać i nic nie robić. Hiro był moim kolegą z klasy.
Rozumiem. A poza tym wszyscy mamy pomagać w śledztwie. Tak powiedział Monokuma, co nie? Jeśli nie odkryjemy sprawcy, to wszyscy zostaną ukarani. A przez ukaranie miał na myśli... Dead, egzekucję, papatki. Co? Tak, tak, papatki. Dosłowne papatki, na zawsze papatki. Po prostu dostałem gęsiej skórki. Budzimy się w dziwnym miejscu, każą nam grać w zabójczą grę, a następnie zdanitujemy martwe ciało. Minęło sporo czasu, odkąd odczuwałem taką panikę, ale ta panika chwyciła mnie za serce i przywróciła do rzeczywistości. Nie, nie panika, to strach. Pewnie masz wiele pytań, ale musimy na razie poszukać dowodów. Wszystko w porządku, dopóki się nie poddajesz, to możesz pokonać każdą rozpacz. I ja tu jestem, żeby ci pomóc, więc nie martw. Jestem ostatecznym szczęściarzem, chociaż nie do końca można na mnie polegać. Nie, naprawdę można na tobie polegać. Dziękuję ci, Makoto. Makoto powiedział to, żeby mnie zachęcić, więc dam z siebie wszystko i będę ciężej pracować. Nie mogę pozwolić, by wszyscy zginęli przez egzekucję. Po pierwsze, musimy dowiedzieć się, skąd pochodzi narzędzie zbrodni. Z kuchni, myślę, prawdopodobnie. Tak, masz rację. Jest tylko jedno miejsce, z którego może pochodzić narzędzie zbrodni. No, jest to kuchnia, więc idziemy, mysie pysie, w tym momencie do kuchni. Po drodze, jeśli będą jakieś osłupki, to oczywiście sobie z nimi porozmawiamy. Jest dużo osłupek. Jest sporo osłupek, więc porozmawiajmy sobie z nimi, gdzie byli, co robili. Siema, moja droga koleżanko Maki. Doszło do morderstwa? Tak. Tak. Zbrodnia miała miejsce w pokoju protagonistów, pomijając głupią nazwę, to twój pokój, co nie? Uważasz mnie za podejrzaną? Cóż, to nieprawda, ja nic nie zrobiłam. W takich sytuacjach osoba, która pierwsza odkryła ciało, jest najbardziej podejrzana. Wal się, po co miałbym... Wal się! Maki, rozumiem, dlaczego nas podejrzewasz, ale jeśli od początku masz wyrobione zdanie, to nigdy nie dojdziesz do prawdy. To prawda, wiem. Jeśli nie znajdziemy sprawcy, zginiemy. Nie zamierzam wybrać najłatwiejszej odpowiedzi. Równocześnie nie mam powodu, by wam ufać. On ma rację, mam nadzieję, że istnieją dowody na moją niewinność. Tak, tak, poradzimy sobie. Czy Kokichi coś powie? Dlaczego go zabiłaś, Kaede? Naprawdę tak bardzo chciałaś stąd uciec? To nie ja, to nie ja. Dlaczego mnie tak od razu już oskarżasz? Co? Cóż, Hiro został zamordowany w twoim pokoju, co nie? Rany, jeśli chciałaś go zabić, powinnaś była zrobić to lepiej. To jest takie proste, że aż nudne. Nie, ja niczego nie zrobiłam poza tym, jak proste. Więc uważasz, że mordercą jest albo Makoto, albo Hajime? Bo jeśli tego nie zrobiłaś, to właśnie do tego zmierzasz, co nie? Nie, to miałam na myśli. Więc możesz udowodnić ich niewinność? Nie słyszałem nic o tym, z kim byli przed lub po incydencie. To... Kokichi, nie sądzę, aby ta sprawa była tak prosta. Myślę, że zdasz sobie z tego sprawę podczas rozprawy. Myślę, że on wie, tylko w tym momencie nas prowokuje. Czy ty coś wiesz, Makoto? Cóż, mówimy to bardziej szczegółowo na rozprawie klasowej. Gra nie byłaby zabawna, gdybyśmy wszyscy razem nie przeżyli punktu kulminacyjnego. Co? Kokichi wydaje się zachwycony tą sytuacją. Co więcej, on też nas podejrzewa. Muszę mu wyjaśnić na rozprawie klasowej, że tego nie zrobiliśmy. Dobra, nic konkretnego nam nie mówią tutaj osłupki, więc chodźmy mimo wszystko do kuchni. Okej, widzowie, już widzę, że brakuje jednego noża. Są tu noże kuchenne różnej wielkości, a wygląda na to, że jednego brakuje. Zawsze go brakowało, czy... W sumie nie pamiętam. Nie pamiętam, byłem tutaj przez chwilę, ale nie pamiętam, czy wtedy był, czy nie. Muszę porozmawiać z kimś, kto wie coś więcej o tej kuchni. Kto może wiedzieć? Znaczy, prawdopodobnie osłupki, które tutaj się znajdują. Może coś widziały? Bo tak to nie przypominam sobie nikogo, kto by siedział akurat wtedy w kuchni. Tenko, wygląda na to, że w kuchni brakuje jednego noża. Chwila! Nie widziałam żadnego noża! Koleżanko, ja tylko pytam, czy tu byłaś wcześniej i czy widziałaś coś podejrzanego? O, to nie tak, chciałam tylko zapytać, czy wiesz coś na ten temat, to wszystko. Przepraszam za pochopne wyciąganie wniosków, więc założyłam wcześniej, że nóż nagle zniknął z kuchni. Co? Możesz podać więcej szczegółów? Przed ogłoszeniem odkrycia ciała poszłam do kuchni po herbatę. W tamtym momencie wszystkie noże wciąż były na swoich miejscach. Ale kiedy poszłam odłożyć filiżanki do herbaty, okazało się, że jednego brakuje. Pomyślałam wtedy, że to dziwne, że brakuje noża, kiedy nikt nie gotuje. Rozumiem, to może być ważna wskazówka. Dzięki. Jestem szczęśliwa, że mogłam pomóc. Nigdy nie pozwoliłabym na egzekucję koleżanki. Tenko, herbatę piłaś sama w jadalni? Nie, byłam z Chimiko. To mi przypomina jak Sakura i... Hina? Chyba Hina. Były w kuchni, widziały, jak Sayaka bierze nóż.
Uczyła mnie różnić między magią a magicznymi sztuczkami. Byliśmy tu razem, kiedy ogłoszono odkrycie ciała. Okej, rozumiem, a więc w międzyczasie przyszedł ktoś jeszcze? Myślę, że była tu jedna osoba, zdegenerowany facet właściwie. Nie wiem kto, ponieważ nie byłam zainteresowana spoglądaniem na tego degenerata, który wszedł. To chyba tyczy się Hiro? Chyba chodzi o Hiro, widzowie. Więc nóż kuchenny został zabrany, gdy Tenko była w jadalni. Więc ktokolwiek przyszedł do jadalni w tym czasie jest podejrzany. Wygląda na to, że mamy wszystkie wskazówki stąd. Powinniśmy pójść gdzieś jeszcze? Tak, porozmawiać z tamtą koleżanką, Misiu Pisiu. Dobra. I to jest koleżanka, którą wcześniej pominąłem. Ej. Jak bim bong. Już tak szybko? Idziemy na rozprawę. Zaczynam się nudzić, może przejdziemy już do sedna. To Hiro wziął nożyk w takim wypadku. Nareszcie, niecierpliwie wyczekiwana rozprawa klasowa. Proszę wszystkich o zebranie się przy czerwonych drzwiach na końcu korytarza. Będę musiał jeszcze porozmawiać z tamtą drugą koleżanką. Nie wiem, czy przed, czy w trakcie rozprawy klasowej, żeby potwierdziła lub zaprzeczyła tym zeznaniom. Okej, więc stuptamy do czerwonych drzwi. Co? Już? Przecież jeszcze nic nie wiem. Kaede, będą nas podejrzewać na rozprawie klasowej, ale ja nie zrobiłam tego. Wiem, ja też tego nie zrobiłem. Nie możesz się teraz poddać, bez względu na to, czy ktoś w ciebie wątpi, czy nie, bo w przeciwnym razie nigdy nie odkryjesz prawdy. Wierzę w ciebie, nie zapominaj o tym. Tak, w porządku. Jeśli Makoto wierzy we mnie, to ja uwierzę w niego. Tak czy inaczej, musimy tylko poradzić sobie z rozprawą klasową. Mam się udać do czerwonych drzwi, tak? Więc idziemy do czerwonych drzwi, ale najpierw chciałbym bardzo porozmawiać z tamtą koleżanką. Może ona udzieli mi jakiejś informacji. Tup, 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 widzowie. Czy ona tutaj w ogóle jest? Może jej już nie być, bo nie ma tutaj nikogo. Czyli prawdopodobnie jak wejdę do akademika, nie wejdę nawet do akademika, widzowie. No dobra, w takim wypadku tuptamy do czerwonych drzwi. Tupu, tupu, tupu. Dzień dobry. Rozprawa od razu, bez windy, bez niczego. Od razu jesteśmy wrzuceni na rozprawę klasową. Witam, witam. W końcu dotarłem. I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcineczek. Dlatego, że rozprawa klasowa pewnie troszeczkę potrwa, więc sobie podzielimy to, myślę, na takie fajne trzy części. Mieliśmy w domówce pierwszy odcineczek, który miał na celu poznanie nas z postaciami. Dzisiaj było śledztwo. I w kolejnym odcineczku zajmiemy się rozprawą klasową. I dojdziemy do tego, kto zabił Hiro. Ja podejrzewam, że zrobił to sam Hiro. Albo zrobił to może Makoto. Ten włos był podejrzany. Albo któraś z tych osób, którą teraz widzimy, tak naprawdę nie jest jednym z uczniów. Tymczasem, my się pysie, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcineczek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. I widzimy się niebawem w kolejnym odcineczku na rozprawie klasowej. Tymczasem, trzymajcie się, pa!